Radni powiatowi nowy budżet dla powiatu wieluńskiego na 2016 rok uchwalili jeszcze wcześniej niż radni miejscy, bo już 22 grudnia. Jego najważniejsze założenia omówił na sesji naturalnie starosta Andrzej Stępień. Dochody budżetu powiatu wyniosą 74 724 zł 461 zł i 40 groszy. Natomiast wydatki powiatu w 2016 roku to kwota 76 888 091 zł 40 groszy. W przyszłorocznym budżecie planuje się deficyt w kwocie 2 163 630 zł. Zaplanowano przychody, które będą pochodzić z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 3 milionów złotych z przeznaczeniem na spłatę planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Nie da się ukryć, że budżet powiatu na nowy rok jest deficytowy. Zwrócono na to uwagę podczas sesyjnej dyskusji. Tradycyjnie największe pieniądze z budżetu pójdą na oświatę, szpital i inwestycje drogowe. Ja tylko wniosę taką uwagę. Mamy deficyt i wcale tym nie możemy się przejmować. Jak apelowałem w poprzednich latach, aby co roku w budżecie powiatu był deficyt, aby dodatkowe środki przeznaczać na rozwój powiatu, bo mamy i szpital niedofinansowany, i drogi. Gdybyśmy nie spojrzeli, to mamy wielkie niedofinansowania, to twierdzono, że absolutnie powiat nie może mieć deficytu. Powiat musi mieć zawsze plus. A w tym roku okazuje się, że można jechać na deficycie. Panie starosto i panie skarbniku, można jechać, tylko to trzeba było robić już od kilku lat do tyłu. Taka moja uwaga. Sporo na temat nowego budżetu powiatu wieluńskiego mieli do powiedzenia przede wszystkim radni opozycyjni. Oto fragmenty tej dyskusji. Mam taką uwagę i co do działań po prostu zarządu, aby w tych wydatkach administracyjnych zwrócić uwagę na to, aby polepszyć nie tylko te warunki obsługi klienta, ale efektywność tych działań. I tutaj oczekuję na jakieś działania innowacyjne właśnie związane z obsługą klientów. Podam takie przykłady, na przykład obsługa związana z wszelkimi spłatami administracyjnymi, czyli tutaj możliwość korzystania z kart płatniczych. Obieg dokumentów, czyli te e-dokumenty. Tutaj naprawdę trzeba się pochylić w wielu wydziałach, by oczywiście skoordynowanych działań, aby tą drogę skrócić. Także oczekuję na takie działania, bo to na pewno polepszy ten taki zewnętrzny wizerunek naszego starostwa. Od roku jestem radnym, natomiast ten problem szlaku bursztynowego jest to jakby problem wcześniejszy. Dlatego też na wstępie powiem, że wstrzymam się w głosowaniu nad budżetem. Tego budżetu po prostu nie poprę, ponieważ odpowiedzialność za ten budżet, za ten zwrot pieniędzy 2 milionów poza setki, to jest tam prawie 3 miliony, spoczywa na kimś innym. Natomiast chciałem zadać pytanie, czy jest odpowiedzialny za ten stan rzeczy, za zwrot tej dotacji? Czy znalazł się odpowiedzialny za zwrot 600 tysięcy w 2012 roku? Wtedy powiat oddał te pieniądze bez zająknięcia. To chodziło o modernizację bloku operacyjnego w szpitalu. W 2014 roku była mowa o zwrocie 160 tysięcy również w związku z modernizacją szpitala. To chodziło o przetargi poniżej 14 tysięcy euro. Ostatnio była mowa o zwrocie dotacji subwencji oświatowej. Zanim się wytoczy działa, to trzeba trochę również poznać drugą stronę. Czy pan radny wie, ile środków unijnych, za jaką kwotę w latach 2014
2009-2013 zostało inwestycji przeprowadzonych przez powiat wileński. Czy pan radny wie? Szlak bursztynowy to był ponad 50 milionów złotych. A projekt szpitalny? 13 milionów. 57 milionów, 56 szlak bursztynowy, 13 projekt szpitalny, projekt poprawy warunków matki i dziecka, czyli z programu noworoberskiego, też ponad milion złotych. Szanowni Państwo, w tamtym okresie czasu te środki były dzięki tym, o których Pan takie gorzkie słowa powiedział. Dzięki tym, bo ci ludzie, którzy pracowali przy tych projektach, postarali się, aby te środki finansowe były tu wbudowane w powiat wieluński. Siedząc tutaj w jakimś stopniu, w procencie, czuję się odpowiedzialny za to, co się dzieje w powiecie również. Zresztą z taką intencją tutaj przyszedłem. Może zacznę od tego, że jak z reguły jestem pesymistą, to mam nadzieję, że nie dojdzie do zwrotu tego 1 950 000 czy 30 000. Może rzeczywiście uda się tego zapobiec. Mam taką nadzieję. I chciałem powiedzieć, że podziwiam pana starostę za te różne działania. To nie jest pod wpływem chwili. Ja to przemyślałem. Uważam, że krytyka jest bardzo ważna. Podziwiam, ale również to nie znaczy, że się ze wszystkim zgadzam. Z wieloma sprawami się nie zgadzam. I będę o tym też mówił, tak? Zagłosuję za chwilę za przyjęciem budżetu. Co nie oznacza, że ten budżet jest dla mnie idealny. Absolutnie nie. O tym szlaku bursztynowym dużo żeśmy już rozmawiali. Ja kiedyś już mówiłem, że to nie jest tylko strata. Te pieniądze, które były, to są wykorzystane, są zrobione drogi. Również w innych projektach szpitalnych, jeśli coś było kupione, to zostaje. Że trzeba te pieniądze oddać, jeszcze nie wiadomo, ale gdyby trzeba oddać, no to tak jakby była ta inwestycja z środków tylko powiatowych. Czyli to nie jest strata, tylko to jest inwestycja, która mogła być sfinansowana, ale za te błędy, no nie wiadomo czyje, bo też żeśmy już często rozmawiali, że czasami dwóch prawników mówi inaczej. Tu w tym przypadku szlaku bursztynowego też nie robiły to typowo nasz urząd, tylko też była firma zewnętrzna z doświadczeniem. Jeśli zrobiła błąd, trudno. Będzie trzeba oddać, no to trzeba będzie oddać, ale to, co jest zrobione, to zostanie. A teraz czas na głosowanie. Sprawdźmy zatem, czy podobnie jak w gminie radni podjęli uchwałę budżetową jednogłośnie, czy też może było zupełnie inaczej. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Troje radnych się wstrzymał. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Nikt nie był przeciwny. Troje radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Ale to naturalnie jeszcze nie wszystko. Po więcej zapraszamy już do tematu tygodnia. W drugiej odsłonie programu obszerna relacja z budżetowej sesji Rady Powiatu.